Cześć, jestem Audrey. Mama właśnie powiedziała, że dziś mamy gości. Jej własna siostra Claire przyjdzie ze swoją paskudną córeczką Ritą. Mam 16 lat, ona 6 i ona ciągle mnie prześladuje. Co może nas łączyć? Nie znoszę małych. Ale moja mama zawsze beszta mnie, kiedy nie jestem zbyt przyjacielska z kuzynką. Mówi, że jesteśmy rodziną i musimy być przyjaciółmi. Wieczór zapowiadał się być okropnym, ale Claire i Rita na szczęście spóźniały się. Dało to nadzieję, że rodzinny obiad nie będzie tak długi i nieprzyjemny. Mama, czy one w ogóle przyjdą? Już o 2 godziny są spóźnione, chcę jeść. Ciocia nie odbrała telefonu, po prostu jej plany właśnie się zmieniły i nie dozdała sobie trudu, żeby cię ostrzec. Chodźmy wreszcie zjeść, a jeśli przyjdą, zamówimy pizzę. Krewni się nie pojawili, co mnie bardzo ucieszyło. Już miałam iść na spacer, gdy nagle w drzwiach pojawił się policjant. Poprosił rodziców, aby wyszli i wtedy zaczęli o czymś cicho rozmawiać. Nagle moja matka zbladła i zemdlała. Wiadomość była straszna. Ciocia miała wypadek w drodze na kolację z nami. Odpięty pas bezpieczeństwa kosztował ją życie. Rita prawie nie cierpiała, ale teraz jest na oddziale dziecięcym. Trzeba zdecydować, czy oddać ją do domu dziecka, czy gdzie. Mamo, tato, co znaczy do nas? Chcecie ją adoptować? Czemu? Co macie na myśli, mówiąc, że nie wystarczy mnie samej? Padały pytania jedno po drugim, ale rodzice byli przekonani, że to najlepsze wyjście. Rita była wszystkim, co pozostało od jej siostry, a teraz jest zupełnie sama na tym świecie, ponieważ nigdy nie miała ojca. Claire miała in vitro od anonimowego dawcy. Starałam się opamiętać, wszystko zrozumieć, a rodzice podjęli już decyzję i wyszli ze szpitala z Ritą. Więc moja opinia dla was nic nie znaczy? Zostawmy ją w dobrej rodzinie, odwiedzajmy od czasu do czasu. Ale moi rodzice, milcząc, wsiedli do samochodu, ja włókłam się za nimi. Nowe życie zaczęło się natychmiast następnego ranka. Kiedy się obudziłam i zeszłam do stołu, ta mała już jadła z mojego talerza. Hej, to jest moje! Mama pospiesznie wyjaśniła sytuację. Jeszcze nie zdążyli dla mnie ugotować, bo Rita wstała wcześniej. Wspaniale! Ona już zabiera moje jedzenie. W takim razie zjem śniadanie w kawiarni. Kawałek w gardło nie wchodził, bo tak mnie to drażniło. Jedyne, co słyszę, Rita to, Rita tamto, a jakim jestem? Wyrosłam i zostałam jak odkrojony plasterek. Nagle zobaczyłam w oknie matkę z córką świeżo upieczoną. Chciałam zniknąć z ich pola widzenia, ale nie mogłam. Oboje do mnie pomachały i musiałam wyjść. Mama od razu powiedziała, że musi pobiec do sklepu i zostawiła Ritę ze mną. Cholera! Ona wręczyła mi bukiet kwiatów, który zebrała po drodze, ale po co mi ta miotła? Lepiej wracaj do domu, maleńka. Zostaw mnie w spokoju. Uciekłam, wcale nie chciałam wracać do domu. Zawędrowałam na jakiś plac budowy. Ale tu fajnie. Nagle z góry spadł deszcz cegieł. Ledwo zdążyłam odskoczyć. Hej, jesteście ślepi, czy co? Tu prawie zginął człowiek. Wróciłam późno do domu i wszystko wydawało się jakimś innym. Poczułam się poza swoim żywiołem. Mój wzrok padł na ścianę i zadrżałam. Gdzie jest nasze rodzinne zdjęcie? Z kuchni dobiegły słowa. Mama powiedziała, że we czwórkę powinniśmy zrobić sobie zdjęcie i powiesić je na ścianę. Ależ oczywiście. Dlatego nasza przeszłość leży na śmietniku, a teraz wszystko wokół, nawet ściany, będą przypominać o tym nowym życiu. Zanim rano zdążyłam wstać z łóżka, w pokoju pojawiła się Rita. Czego chcesz, maleńka? W rękach trzymała talerz serników. Czy to śniadanie do łóżka? Dla mnie? Wiesz, właściwie nie znoszę serników, więc wyjdź z nimi. A gdzie znalazłaś tak obrzydliwy talerz? Mama nigdy nie miała takiego zestawu. Od tego czasu stało się tylko gorzej. Tata poprosił, żebym przeszła z małą do oceanu na centralną plażę. Potrzebuję muszli do szkolnych robótek ręcznych. Przez całą godzinę próbowałam jego przekonać, aby się nade mną zlitował i uwolnił mnie od tego obowiązku, ale się nic nie udało. Dobra, przestań jęczeć, idź. Po drodze ten mały skąs ciągle próbował mnie chwycić za rękę i porozmawiać, co strasznie mnie irytowało. Hej, czekaj. Ta kawiarnia nie była tu wcześniej, a raczej była, ale o zupełnie innym wystroju. Rita, pamiętasz? Machnęłaś tu ręką i dałaś mi kwiaty. Zastanawiam się, jak udało im się urządzić kawiarnię w ciągu zaledwie kilku dni. Na plaży udało mi się trochę odpocząć. Pierwszy raz od dłuższego czasu. Może naprawdę nadszedł czas, aby zaakceptować Ritę, jak mówi mama. Zawsze była moją kuzynką, ale teraz po prostu się zbliżyła. Ma taki żal, w wieku 6 lat pozostaje sierotą. Pójdę pomóc zbierać muszelki, będzie zachwycona. Rito, gdzie jesteś? Czas iść do domu. Przestań się ukrywać, co robisz? To było bardzo niepokojące. Ale gdzie ona jest? Przebiegłam kilkadziesiąt metrów wzdłuż plaży, ale jej nigdzie nie było. Nagle zobaczyłam przed sobą łopatkę. Wraz z nią Rita poszła kopać piasek w poszukiwaniu muszli. Serce biło mi się mocniej, a uszy były zatkane. Nie rozumiałam, co się dzieje. Powoli i niechętnie zwróciłam się w stronę oceanu i w tym samym momencie krzyknęłam. Pluszowa zabawka, z którą Rita tu przyjechała, została rzucona falami na piasek. Godziny później ratownicy już ciężko pracowali, a rodzice stali nad wodą i płakali. Nie mogłam wrócić do siebie. Jak to wszystko się stało? Co będzie dalej? Rita, wybacz mi. To wszystko moja wina. Nie poszłam za tobą, kiedy poszedłeś ratować swoją zabawkę. Rita! Powieki były bardzo ciężkie, a ich otwarcie wymagało dużego wysiłku. Cały pokój się rozmazał. Trudno było się skupić na przedmiotach. Mama, czy to ty? Wybacz, nie uratowałam twojej córki. Mojej siostry, biednej Rity, jak mogę cofnąć czas? Łzy popłynęły mi z oczu i nagle dotknęła mnie zimna rączka. Rita? Mama, co się dzieje? Gdzie jestem? Mama powiedziała mi, że cały tydzień jestem w śpiączce. Na tej budowie spadła mi na głowę cegła. Gdyby nie było w pobliżu Rity, która cicho szła za mną, to nie byłoby kogo ratować. Wezwała pomoc, a karetka bardzo szybko zabrała mnie na oddział intensywnej terapii. Cóż, minął miesiąc i czas wracać do domu. Pełen kurs rehabilitacji został kończony, a ja spieszę się odwiedzić krewnych. Tata, mama, siostra czekali pod drzwiami szpitala. Tak dawno nie byłam w domu. A zdjęcie wciąż jest na ścianie. A w śpiączce zobaczyłam, że go usunęliście. Przy okazji czas zrobić i powiesić nowe, gdzie będzie nasza czwórka. Po obiedzie tata zaproponowała wyjście na plażę. Wow, świetnie. Rito, zbieraj się. Po prostu zostaw swoją zabawkę w domu, dobrze? Podobał ci się film? Subskrybuj i polub. Wesprzyj kanał. Dziękuję ci. Jeśli czytasz tę notatkę, to już nie żyję. Niedawno zostałam adoptowana przez Billa i Irene Morris, ale wiem jedno. Chcą mnie sprzedać na organy. Wszystkie dzieci znikają ze swoich łóżek. Porozmawiaj z panną Larkin. Pierwszego dnia w domu zastępczym znalazłam tę notatkę pod materacem mojego łóżka. Dzieci, które były ze mną adoptowane, biegały w kółko, a ja stałam tam, zastygła. Moi nowi rodzice, Billy i Irene, wydawali mi się dziwni, gdy pierwszy raz ich poznałam. Byli cisi i spokojni, jak gdyby coś ukrywali. Drzwi skrzypnęły, a Irene wsunęła głowę i zawołała mnie na śniadanie. Szybko wepchnęłam kartkę z powrotem pod materac i pospieszyłam na dół, żeby dowiedzieć się, co się dzieje. Schodząc po schodach, zauważyłam, że drzwi do szafy są uchylone, więc postanowiłam zajrzeć do środka. W słabym świetle dostrzegłam kilka łyżeczek, każde z namalowanymi na nim imionami – Johnny, Liz, Annie. Ale nie było nikogo o takich imionach wśród adoptowanych dzieci. Czyje to łóżka? Od razu przypomniałam sobie tekst tej strasznej notatki. W sierocińcu powiedziano mi o ludziach, którzy sprzedają adoptowane dzieci na organy. Muszę zadzwonić na policję, póki jeszcze żyjemy. Wiedziałam, że telefon jest tylko w pokoju rodziców. Muszę się jakoś tam dostać. Moi rodzice dziwnie na mnie patrzyli, gdy jedliśmy śniadanie, jakby zrozumieli, że odkryłam ich sekret. Wstałam od stołu i powiedziałam im, że nie czuję się dobrze, ale tak naprawdę poszłam do ich sypialni. Zamykając za sobą drzwi, natychmiast chwyciłam za telefon i wybrałam numer na policję. Nagle za moimi plecami coś zatrzeszczało. Jakby ktoś inny był w tym pokoju. Odwróciłam się ze strachem, ale nikogo tu nie było. Głos powiedział: dzień dobry, to posterunek policji. Wyszeptałam wszystko o dziwnych rodzicach, notatce i łóżeczkach. Zróbcie coś, wkrótce zostaniemy sprzedani na organy. Ale gliniarz najwyraźniej pomyślał, że to żart i się rozłączył. Wtedy naprawdę się wystraszyłam. Nikt nie może mi pomóc. Postanowiłam się pozbierać. Więc jeśli policja potrzebuje dowodu, znajdę go. Zacznę od wizyty u panny Larkin wspomnianej w notatce. Tego samego dnia zdecydowałam się ją znaleźć. W okolicy nie było żadnej duszy, ale nagle zauważyłam stary, opuszczony dom. Drzwi były otwarte, a napis na nich brzmiał: Panna Larkin. Ostrożnie weszłam do środka. Dom był strasznie brudny. Poszłam na tyły pokoju, a tam na krześle pośrodku kotów siedziała straszna staruszka z błyszczącymi oczami. Powiedziałam, że Bill i Irene to moi rodzice, a staruszka się uśmiechnęła. Okazało się, że mieli już chłopaka, Johnego, który też czasem ją odwiedzał. Powiedział, że jego nowi rodzice chwalą jego rozwinięte płuca, a potem zniknął. Wygląda na to, że został wysłany do szkoły specjalnej w Bostonie. Zniknął? Więc ta notatka nie kłamała. Muszę uratować wszystkie dzieci. Kiedy wróciłam, zauważyłam chłopaka w moim wieku, który stał przed domem. Nazywał się Rich i przyjechał dziś rano, gdy mnie nie było. Też był adoptowany. Jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym, a on od dawna marzył o ponownym znalezieniu rodziny. Wstydziłam się powiedzieć, że moi prawdziwi rodzice po prostu mnie zostawili i wyjechali gdzieś do Vegas. Ale Rich wydawał się być miłym facetem, więc mu powiedziałam. Wtedy zdałam sobie sprawę, że muszę go ostrzec. W tym domu dzieją się straszne rzeczy, Richie. Ale on po prostu się roześmiał i pomyślał, że żartuje. Więc zawołałam go do pokoju, bo chciałam mu pokazać notatkę, ale ona gdzieś zniknęła. Byłam zdesperowana. Ale Rich powiedział, że mi wierzy i jest gotów pomóc. Jeżeli jednak jesteśmy w niebezpieczeństwie, musimy być tego pewni. Najpierw znaleźliśmy w internecie tę szkołę specjalną, gdzie Johnny podobno chodził na studia. Ale nie było nikogo nazwanego Morris. Więc zasugerowałam, by przeszukać dom i zakradłam się do biura Billa. Było tam mnóstwo narzędzi chirurgicznych, jakieś rachunki i wyliczenia pieniężne, a na stole był notatnik z wagami i wzrostami dzieci. Wierzysz mi teraz? Ale Rich powiedział, że to wciąż nic nie znaczy. Zaczęliśmy się kłócić, gdy usłyszeliśmy, że ktoś wchodzi po schodach i wbiegliśmy do innego pokoju. Rich powiedział, że ma już dość i od początku nie podobał mu się ten pomysł. Lepiej przestańmy to robić. Wiedziałam, że Rich mi nie pomoże. Ale wszystkie moje obawy się potwierdziły, więc musiałam dziś stąd uciec. Przed obiadem Irene wezwała mnie surowo do salonu. Byłam pewna, że już wiedzą, że Richie i ja byliśmy w ich biurze. Zeszłam po schodach, nie czując nóg i znalazłam Richiego, stojącego bezradnie na środku salonu. Wstrętny staruszek poklepywał go po policzku. Moi rodzice mnie przedstawili i powiedzieli, że przyszła do nas starsza para. To ich starzy znajomi i muszę się z nimi zapoznać. Cały wieczór pytali nas o nasze hobby, poklepywali po głowie i podziwiali nas, mówiąc, że jesteśmy tacy zdrowi. Bardzo się bałam. Dlaczego tak bardzo interesuje ich nasze zdrowie? Po kolacji widziałam, jak starsi ludzie dają naszym przybranym rodzicom paczkę. To ewidentnie były pieniądze. Sprzedali nas na organy. Czekałam, aż wszyscy zasną i poszłam do Richiego. Musimy biec już teraz, nie czekając na noc. Włamałam się do jego pokoju, ale go tam nie było. Nagle ktoś położył mi rękę na ramieniu. Żołądek podszedł mi do gardła z przerażenia. O nie! To była Irene! Zaczęłam krzyczeć, pytając, gdzie jest Richie. Ale ona spokojnie odpowiedziała, że miał koszmar i zapytał, czy może spać w ich łóżku. Z przerażeniem przypomniałam sobie tę notatkę. Dzieci znikają z łóżka rodziców. Irene dziwnie się uśmiechnęła i dodała, że sama mogę to zobaczyć. Nie chciałam wchodzić do sypialni, ale musiałam się upewnić, że z Richiem wszystko w porządku. Ostrożnie weszłam do ich pokoju. Richie rzeczywiście był w łóżku, spokojnie spał. Może naprawdę wpadam w panikę? Poczułam ulgę, więc wczołgałam się do niego pod kołdrę i natychmiast zasnęłam. Kiedy obudziłam się następnego ranka, Richiego nie było. Rozejrzałam się i zdałam sobie sprawę, że to nie była sypialnia moich rodziców. Nagle usłyszałam kroki, a w drzwiach pojawił się długi cień. Od razu udałam, że śpię. Poczułam, że ktoś się nade mną pochylił i trochę otworzył mi oczy. To była ta sama starsza pani, która odwiedziła nas dzień wcześniej. Krzyknęłam. Czego chcesz? I gdzie jest Richie? Staruszka powiedziała, że Richiego nie ma i chciała się do mnie dobrać, ale ja od razu wybiegłam z pokoju. Wbiegłam do kuchni i zobaczyłam tamtego staruszka, trzymającego zakrwawiony nóż, a na stole leżało coś, co wyglądało jak ludzka wątroba. Cofnęłam się i chciałam czymś rzucić w niego, ale dotknęłam czegoś mokrego. O nie! To koszulka Richiego jest pokryta krwią. Rzuciłam się w przeciwnym kierunku i pobiegłam na drugie piętro. Stara para szła za mną. Judy, chodź do nas, nie bój się. Następnie podpieszyłam do łazienki, wyszłam przez okno i pogzym się w dół. Jestem prawie wolna, ale było już za późno, a za rogiem pojawił się samochód z Irene i Billem. Pobiegłam przez ogród, ale chwycili mnie i wciągnęli do domu. Nie, nie dostaniecie moich organów. Krzyczałam, próbowałam uciec. Wtedy usłyszałam głos Richiego. Stał na środku salonu, cały bezpieczny i zdrowy. Richie zaczął mnie uspokajać, mówiąc, że jest teraz adoptowanym synem moich dziadków. Irene i Bill pomogli mu znaleźć rodzinę. ale nadal w to nie wierzyłam. Ale co z nożem, koszulką, paczką pieniędzy? Stara para uśmiechnęła się i powiedziała, że Irene i Bill pomagają tym, którym oficjalnie nie pozwolono na adopcję dzieci. Zabierają dzieci do domu, a następnie przenoszą je do takich rodzin. Paczka była ciastem z podziękowaniami, a nóż był zakrwawiony, bo staruszek kroił stek na kolację. Koszulka została poplamiona przez samego Richiego rano, kiedy otworzył syrop z granatów. Początkowo stara para chciała wziąć tylko Richiego, ale widząc jak się zaprzyjaźniliśmy, postanowili adoptować i mnie. Ale co z zaginionym Johnem i tymi wszystkimi narzędziami chirurgicznymi? Dobroduszny Bill się roześmiał. Okazało się, że chłopak nie zaginął, ma teraz nową rodzinę. Mieszkają w pobliżu i dostał się do sekcji pływackiej. A ich sąsiadka, panna Larkins, ma bardzo zły temperament, dlatego nic jej nie powiedzieli. Jeśli chodzi o narzędzia, Bill jest chirurgiem, a wszystkie narzędzia są ze szpitala. Irene przytuliła mnie i przeprosiła za to podstępne przeniesienie do domu starszej pary w nocy. Po prostu nie chcieli nas budzić, spaliśmy tak słodko. Przez chwilę piłam herbatę w milczeniu, próbując zrozumieć, co się stało. A potem się popłakałam i poprosiłam wszystkich o wybaczenie. Irene i Bill nie prezentowali się teraz tak źle. Przytulili mnie, a staruszkowie dali mi chusteczkę. Najwyraźniej byłam tak znieważona przez moich rodziców, którzy mnie porzucili, że zupełnie przestałam wierzyć, że ktoś może się mną zaopiekować. Ale teraz rozumiem, że są jeszcze ludzie, którzy nie chcą cię skrzywdzić i po prostu musisz nauczyć się przyjmować ich pomoc.